Hej kochani, z tej strony Amelia i witam was bardzo serdecznie na naszym kanale. Dzisiaj zapraszam was na trochę nietypowy film na tym kanale, bo będzie to odtwarza makijaż Madison Beer. Spytacie, kto to jest Madison Beer? Madison Beer... Tutaj mam włączony film Madison Beer, w którym ona pokazuje swoją rutynę makijażową. I będę chciała to odtworzyć. Ja ten film oglądałam, ale bardzo dawno temu i ja nic z niego nie pamiętam. I właśnie chciałam nie przygotowywać się na ten film. Wzięłam wszystkie moje kosmetyki. O to chodzi mi w tym filmie, żebym poradziła sobie tym, co mam. In there, just brush through your eyebrows. And again, I don't know if I did this right, but I really like the way that it looks. And now... Okej, okay. Jestem mega szczęśliwa. Bałam się, że będzie malowała jakoś dziwnie brwi. Ona jedyne co robi, to robi je do góry. Wow, kocham. Ona to robi co prawda mydełkiem do brwi, ale ja aktualnie mydełka nie mam, bo mi się skończyło, więc zrobię to żelem. Użyjemy do tego żelu takiego, Claressa jakiegoś. Tu żel taki i nie polecam wam tego żelu, on jest słaby, ale aktualnie nie mam innego produktu, więc będę sobie radzić tym. Madison Beer to jest piosenkarka, bardzo moim zdaniem utalentowana, jest moją drugą ulubioną artystką i no polecam wam bardzo serdecznie jej album, który wyszedł już ponad rok temu, Life Support, i jest przepiękna i właśnie jeszcze zasłynęła z tego, że jest piękna trochę. It's supposed to just even out your skin tone. I actually really like the way it looks. Okay, to jest coś w rodzaju podkładu, ale delikatniejszego, ten skin tint. I jakby ja też nie posiadam czegoś takiego, dlatego użyję mojego podkładu, tego, którego używam na co dzień. Jest to Bourjois Healthy Mix. On jest delikatny, ale użyję go jeszcze mniej, żeby po prostu trochę delikatniej to zrobić. As well. I use it for like more just covering my spots. And then I take a beauty blender and just blend that all in. Okay. Ona używa korektora i używa go mega dużo, więc o, kocham, jakby używa go trochę inaczej niż ja, bo ona robi coś w stylu, że tu i ona na całe, jakby pod całe oko. W sensie go mega dużo daje pod oczy. Oczywiście ona używa innych korektorów i innych produktów, no ale nie mam tyle pieniędzy, żeby kupić sobie te same co ona. I ona je tak tu wyciąga. I ja używam mojego ulubionego korektora, czyli Makeup Obsession, Mega Conceal. Polecam. No, taki trójkąt robi na czole sobie z tego korektora. I też na brodzie robi tak. Ja się bałam, że ona tutaj będzie robiła jakiś mega naturalny make-up i będę niezadowolona, a tu jednak... Super! I teraz możemy to zblendować. Okej, okay, mamy zblendowane. Czuję się jak na co dzień. Okej, okay, ona teraz używa takiego płynnego bronzera. Nie mam czegoś takiego, niestety. I zastanawiam się, czym bym mogła to zastąpić. Ja znalazłam takie. I to jest nie płynne, ale jakby w sztyfcie. Więc no, bardziej zbliżone do tego jej. I ona sobie robi trzy takie... To jest mega naturalne, to co właśnie mam w ręce, takie, że mało daje na skórę. I ona sobie robi takie... To w ogóle kolorem nie wygląda tak jak to jej. Ale postaram się trochę i na czoło. Fuu, to było na gówno. Pierwszy fajn, moi drodzy. Pierwsza rzecz, której totalnie nie mam nawet podobnej do niej. Tego produktu dalej praktycznie nie widać na mojej twarzy.
People always ask me, if there was one makeup product you could only use for the rest of your life, it would 100% be this. I don't care if I had pimples and no concealer, I would use blush. O, teraz używa różu w kremie. Też takiego nie mam. Spróbuję użyć do tego pomadki, bo tak chyba też można robić. To jest najbardziej zbliżone do odcienia jej różu. To jest z Max & More. I to jest z kalendarza adwentowego. Dobra, więc nałożę sobie tej pomadki i spróbuję wklepać. Nałożę sobie jej mniej, bo ona te więcej, ale... Jak to jest ciemne, bo wybrałam za ciemne. No dobra. Ej, dobra, nie jest źle, jak się to wklepało. Nie powiem, że lubię ten efekt, ale jest mocna. Ona jakby dużo różu używa. Więc wydaje mi się, że jest git. Dobra, jest okej. Okay. Jakoś tego wybrnęłam. Dobra, lecimy dalej. Okej, okay. Ona nakłada puder w kamieniu pod oczy i na swoją T-zone. Więc też tak zrobimy. Ja akurat wezmę puder od Mio, taki. Bo ja generalnie na co dzień używam pudru sypkiego, ale ona używa w kamieniu teraz, więc takiego użyję też. Mam już puder, teraz lecimy chyba do bronzera, z tego co widzę. Go in lightly, this is in the shade Private Island. Shout out to Ree for making the best makeup ever. Okej, okay. Ona używa bronzera od Rihanny z Fenty Beauty, ja takiego nie mam, więc użyję takiej czekoladki z Lovely. I robię to dosyć dużym pędzlem, tak trochę niedbale. Ja użyję takiego pędzla, on nie jest może duży, ale jest puchaty. I ona po prostu jedzie tu. I na szczęście nie konturuje nosa. I dobrze, bo ja totalnie nie umiem tego robić i nie mam do tego produktów. I'll just do a tiny, tiny bit on either side of my nose and I will look very awkward and concentrated while I do so. Oh no! Ona powiedziała, niestety nie doszłam do końca i ona powiedziała, że kiedyś nie kontrolowała nosa i że nie umie, ale teraz robi, jednak kontroluje. I robi to tym samym bronzerem. Bierze taki nawet dosyć duży pędzel, bym powiedziała, i robi tutaj po prostu delikatne cienie z boku. Ja tego w ogóle nie wiem robić i może powinna, bo mam duży nos, ale nie umiem. Lecimy dalej. And you can never have too much blush in my world, so I just throw it on and I just make it. Okej, teraz bierze róż w pudrze, więc weźmiemy mój ulubiony róż z Lovely. Ten jakby ta pomadka jako róż już jest mega mocna i jakby u niej to lżej wygląda. Więc ja, no to coś tam nałożyłam, ale mega mało, bo teraz wyglądam strasznie, naprawdę. Ok, teraz używa swojej własnej paletki, Madison Beer Palette. Nie mam takiej paletki, niestety. Obviously is a great place that I think there has been an overflow of creativity and positivity and I think that it's brought a lot of people together. Ok, ona bierze po prostu jakiś beżowy cień i daje go na powiekę, więc w sumie użyłabym do tego mojej paletki Nikity. Nikita Dragon paletka, mam taką paletkę, też z Morphe, ona też jakby, jej paletka też jest z Morphe, więc użyjemy tej, bo przynajmniej filmy są takie same. I też użyjemy jakiegoś beżu, zastanawiam się czy ten. I chyba weźmiemy ten jaśniejszy i to jest cienie Nicolas i sobie go użyjemy. Okej, okay, mamy już ten beżowy cień, więc teraz lecimy dalej. This shade in my palette, and I'm gonna use a little bit of this one as well, and I'm just mixing the two, and I'm going just into the crease of my eyes right here. Okay, teraz ona bierze, używa takich brązów, nie za ciemnych, i delikatnie sobie tak robi tutaj w kąciku powieki, tak przyciemnia. Okay, kochani, lepiej nie będzie. Mamy delikatnie przyciemnione te boki oczu. This is all this brush is for, and then it goes away. So you see kind of how it like aligns with my eyelash. Teraz używa ciemnobrązowego cienia.
delikatnie, kurde. Kurde, ona też ma... Ach. Nie wyszło mi to tak, jak chciałam. And I just do like two little dots right there. And I love highlighter. I feel like it just makes me feel like I'm a forest nymph and a fairy. And dobrze, teraz ona używa rozświetlacza w płynie. Mam taki rozświetlacz w płynie z Eveline i po prostu go nakłada tu. I wklepuję gąbeczką. No na pewno nie zostawię z tego makijażu. Źle się w nim czuję. Okej, okay, teraz używa po prostu maskary, więc też po prostu użyję swojej maskary. Ja mam akurat taką z Miss Sporty, więc też po prostu wytuszuję sobie rzęsy. No. Into the inner corner. I don't do it too much, just a little bit, just enough to get by. I teraz ona bierze swój błyszczący cień z paletki. Trochę zbliżony moim zdaniem do tego i po prostu sobie go tak... O kurde, miałam brudne z tej maskary, sobie teraz tu... Och... Czy wy to widzicie? No masakra, co ja teraz zrobię? Teraz używa konturówki do ust. W takim kolorze, że totalnie takiej nie mam. A potem na to nakłada po prostu błyszczyk. Więc trudno. Pominę już to, i tak ten makijaż jest straszny. Mój ulubiony błyszczek. Tak wygląda efekt końcowy. Trochę mi się nie podoba. But that's okay.